Xian Jiao He Pin De Yuan Cheng Chan Wei Chang Chuan Suo Chun Bei. Dokładnie tak, witam was bardzo serdecznie, ludziskożercy, mordercy, moi kochani, złoci, mili. Z tej strony standardowym już zresztą zwyczajem, jak to zwykło bywać w przeszłości na moim kanale, jam ci to jest, czyli grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję, całkiem miodny i ciekawy w nagrywaniu oraz odbiorze materiał serii Zagrajmy we Three Kingdoms Total War. Cóż to za dziwny zwrot poruszyłem na samym początku owego materiału. Po mandaryńsku starałem się powiedzieć, rzecz jasna, te słynne słowa, które doskonale znamy z realiów wojennych cywilizacji ludzkiej, czyli kto chce pokoju, szykuje się do wojny. Ale biorąc pod uwagę, że moja znajomość mandaryńskiego jest bliska zera, no to prawdopodobnie całkiem możliwe, że powiedziałem w tym zdaniu, moja pasztetowa wygląda znajomo, albo coś równie głupiego. No, tak czy inaczej, tak czy inaczej, zobaczcie, jakie potężne wzgórza tu na południu są. Rzeczywiście, mój dumny naród cało obejmuje sam środek tych żyznych równin środkowo-chińskich. No, gdybym grał gdzieś bardziej na południu albo bardziej na północy, już by tak pięknie to nie wyglądało. Chociaż na północy, za tymi pasmami górskimi, które nie są nazbyt wysokie, jeszcze te żyzne równiny są. Z chęcią bym je w przyszłości przejął, bo ogólnie, z tego co wiecie, no ja kreuję mój naród właśnie na potęgę gospodarczą, więc tego bym sobie życzył, ale obecnie, no obecnie co? Po ostatnich niepokojach i problemach, które naprawdę były bardzo inwazyjne, chciałbym wreszcie wypchnąć ciężar wojen poza moje granice i ruszyć na wschód, czyli zyskać tym samym dostęp do oceanu. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Tak czy inaczej, jeszcze na dobry start tego materiału pragnę zauważyć, że mam pewne problemy zdrowotne, nie czuję się najlepiej, mam problemy z gardeluchem, więc jeżeli będę grdykał, chrząkał, krząkał i tak dalej, musicie mi to wybaczyć. Właśnie o wilku mowa, no ale po prostu, no cóż, no nie ma przerwy, nie ma urlopu od kanału, trzeba dalej nagrywać, nieważne jak człowiek się nie czuje. Takie to są losy youtubera, no. Oczywiście jakby było bardzo źle, wczoraj było bardzo źle, leżałem po prostu cały dzień, to nic nie nagrałem, ale dzisiaj już się czuję o ciupinkę lepiej, to pomyślałem, że może coś to z tego będzie. Dobrze, co bym chciał zrobić na dobry start owego materiału? Z tego co pamiętacie, cały czas moja sytuacja jest niepewna, głównie za sprawą tego, że Xiao Tan, Yuan Tan, bo to oni się tak teraz nazywają, Yuan Tan cały czas na moich terenach ma potężne armie, z którymi nie do końca wiem, co planuje zrobić. Gdzie mam? Bo ty mnie, gościu, nie lubisz, z tego co widzę. Nie, ty mnie lubisz. Ty mnie nie lubisz. Czy kto mnie nie lubi? Ten mnie nie lubi. Ojej, nieładny facet. Dobrze by się go było pozbyć, szczerze mówiąc, bo mam ogólnie zbyt dużo armii, nie jestem tego w stanie utrzymać. Z tego co widzicie, obecnie wychodzę na minus 1000, to nie jest dobrze, więc będę zmierzał o ciupinkę do okrojenia moich zasobów armijnych. Muszę mieć potężną armię na południu, żeby też przejść do kontrofensywy, natomiast na północy aż tak wielkich wojsk nie potrzebuję i zmierzałbym do tego, żeby pozbyć się tego pana, dlatego że on mnie nie lubi, obrazuje to buźka po lewej stronie, tam mi się wydaje, że po prostu mnie gościu nie lubi, a przy okazji te armie, myślę, że spokojnie mogę się tego pozbyć. Też tam często mnie jedziecie w komentarzach za to, że werbuję generałów nie do końca dobrych w profesji, którą potem pełnią, że na przykład jakiś generał jest dobry do kierowania wojskami łuczniczymi, a ja mu potem przydzielam konnicę. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ludzie, spokojna wasza rozczochrana, no do tej pory werbowałem po prostu to co mogłem, to co, na co mnie było stać, prawda? W przyszłości jak będę mógł być nieco bardziej wybredny, to wtedy będę bardziej się zastanawiał nad tym, kto do czego jest dobry. W ogóle, czekaj. Co bym chciał zobaczyć? Legendarna postać, strateg legenda, może poważnie ograniczyć skuteczność jednostek generałów wroga w bitwie, umożliwia też pobliskim sprzymierzeńcom jednostkom korzystanie z szyków, ma bardzo słabą odporność, najlepiej sprawdza się stojąc na czele piechoty strzelczej. No właśnie, i to są te opisy, na które muszę zacząć zwracać uwagę, z uwagi na to, że... No to też mądrze powiedziałem. Wybaczcie za moje gardło, ale tak jak mówiłem, chory jestem. Z uwagi na to, że po prostu te opisy są bardzo ważne. Tutaj akurat go dobrze dobrałem, bo powinien być na czele piechoty strzelczej, a ma pod sobą 6 oddziałów, które właśnie walczą na dystans, więc to jest właśnie super zrealizowana jednostka. No ale... złośliwość! Wow, dziwne. Minus 4 do zadowolenia. Popiera okrucieństwo, wow. Żeby się tak wczytywać w te statystyki tych wszystkich generałów, to naprawdę można wsiąknąć w tytuł na wiele, wiele dziesiątek godzin. Ale myślę, że też nie o to chodzi. Dobra, co ja bym chciał jeszcze zrobić? Wydaje mi się, że jakąś reformę mam jeszcze teraz do zrobienia, zaraz się tym zajmę. Natomiast ważna kwestia to to,
żebym ogarnął to, jak stoję ze wszystkim. Czyli tak, mam wolne miejsca na umowy handlowe, to jest super. Tyle tylko, że wątpię, abym mógł z kimkolwiek umowę handlową podpisać. No właśnie, nie ma takiej możliwości. Przynajmniej na razie. Mam wojnę z Dongsuo, Cesarstwo Han, Tao Yun, Murong Ninpeng, to są ci, Zhang Ruxiu, to są ci i Den Yingping. Wybaczcie, że znowu to sobie przypominam, ale po prostu jakiś czas znowu do tytułu nie zasiadałem i muszę to wszystko znowu ogarnąć. Tak, no z całą tą ścianą wschodnią mam po prostu wojnę i tak dobrze, że z Yuan Tan już jej nie mam. To mogę się skupić na tychże właśnie wschodnich sąsiadach. Jeszcze chciałbym zrobić, bo mam teoretycznie 7 jedzenia, ale ostatnio cierpiałem na głód i z tego co widzicie obecnie u mnie w kraju te zapasy żywności zostały dosyć znacząco ogłocone, dlatego też nie będę handlował tej żywności. Mam nadwyżkę jedzenia i bardzo dobrze chcę ją mieć, żeby odbudować sobie zapasy. Dopiero potem będę z tym znowu handlował. Co bym chciał zrobić? Reformę. Myślę, że jakąś reformę mogę zrobić i myślę, że na tym możemy sporo zyskać. Dobrze, tylko co? Dobre pytanie. Trochę tych reform jest. Minus 25% do utrzymania budynków. Nie głupio, na tym bym z pewnością zyskał. Plus 10% do dochodu z przemysłu. Ten przemysł mnie kuleje, więc na razie nie. Zasobów wojskowych, kosztów budowy infrastruktury wojskowej niespecjalnie. Stanowiska administracyjne muszę na nowo zacząć obstawiać, bo póki co one u mnie leżą. Porządek publiczny, nie głupie, fajne. Dochód z przemysłu, ten przemysł to tak jak mówiłem. Uzupełnienia, fajne. Zapasy wojskowe, fajne. Produkcja żywności. O kurde, to by było niezłe, to naprawdę byłoby niezłe. To też jest super, bo nową jednostkę odblokowuje. Rybołówstwa. To rybołówstwo u mnie też nie jest za bardzo rozbudowane. Więc albo bym wziął to, to by mi dało bezpośrednie reperkusje finansowe na już, bo bym zmniejszył koszty utrzymania wszystkich budynków o 25%. Ja chyba ostatnio już taką reformę podpisałem. A może nie? Tak, chyba podpisałem. Chyba to było to. No mógłbym to znowu zmniejszyć i znowu mieć troszeczkę większe dochody, albo rzeczywiście odejść produkcję żywności, co by dało mi reperkusje pozytywne, długodystansowe, długofalowe. Mm. 25% do produkcji żywności, to jest dużo. To jest dużo. Ziarno od plew. Dobra, wiecie co, na razie wezmę tą produkcję żywności, a potem myślę, że pójdziemy rzeczywiście w koszty, zmniejszenie kosztów utrzymania budynków. To chyba nie będzie głupie. Więcej żywności, rzeczywiście mam dużo więcej żywności. Miałem 7, teraz wychodzę na plus 15. To chyba nawet mogłem komukolwiek to zhandlować, tak mi się wydaje, o ile tylko mam takie możliwości, bo może już ze wszystkimi moimi sąsiadami, z którymi mogę, handluję żywnością. Z tymi handluję, z tymi nie handluję. Można by było spróbować. Żywność mi pokaż. No oni za dużo tej żywności nie mają. Z tymi handluję jeszcze przez jedną turę. Okej. Okay. Z tymi przez zero tur, czyli zaraz się umowa kończy. Czyli z Liu Bei mógłbym cokolwiek podpisać. I to rzeczywiście, jak mam 15 nadwyżki żywności, to jestem jak najbardziej w stanie teraz cokolwiek teraz z tej perspektywy rzeczywiście podpisać. Czekajcie. Negocjuj. Proszę, Liu Bei. Negocjuj jeszcze raz. Umowa o dostarczaniu żywności. Na pewno tyle wam nie dam, na to nie liczcie. Jeżeli mam 15, ja bym chciał sobie tak 6-7 zostawić. Więc, pomyślmy, ile by tego można było dać. Jeżeli bym chciał zostawić sobie 7, to 8 mogę zhandlować. Myślę, że to nie jest głupie. Zobaczmy, ile byliby mi w stanie za to dać. Dokonaj zapłaty, zażądaj zapłaty jak najbardziej, tak? I teraz zobaczymy, okaże się, czy to jest cokolwiek warte. No coś jest warte z pewnością, zyskam na tym. A to dobrze, dlatego że wychodzę dosyć inwazyjnie na minus obecnie, więc kasa się przyda. No ładnie, kurde, no. Myślę, że dałoby się lepiej, że to nie jest i tak najlepsze porozumienie, jakie z tej perspektywy mogłem podpisać, ale też nie ma co wybrzydzać. 2500 zysku, nawet nieco ponad, to też jest godny pieniądz i za ten pieniądz już coś można zrobić w kraju. Coś rozbudować, coś rozwinąć, albo przynajmniej nie zacząć wychodzić na minus, prawda? 580 bydzie? Bydzie. Za 7 żywności. Dużo tej żywności im zbywam, ale tak jak mówiłem, jeszcze zachowuję sobie dosyć znaczącą nadwyżkę, więc myślę, że na minus wychodzić nie powinienem. Tak mi się w każdym razie wydaje. Propozycja umowy.
2580. Fajnie, czyli zyskałem ociupinkę hajsu. Mam taki podły, niecny, pluderyjny i podstępny plan, żeby ruszyć na Murong Ninpeng, na ich stolicę i w odwecie za to, co mi zrobili z moim krajem, że tak sobie przechadzali po moich ziemiach, palili, plądrowali, grabili, rabowali, niszczyli miasta, no to po prostu spalić im stolicę i zyskać na tym potężną bombę pieniędzy, którą to bombę albo wpakuję w moją gospodarkę, albo wpakuję w to, żeby z powrotem sobie przenieść stolicę do Cao Cao. Zobaczymy, natomiast mam taką koncepcję, żeby w odwecie za te wszystkie chamskie rzeczy, które mi zrobili, spalić im stolicę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dwór, no właśnie, mógłbym ich obstawić, tylko że poczekajcie, zobaczmy. Zobaczmy, co ja w ogóle z tej perspektywy mógłbym zrobić. A, bo to się tak robiło, dobra. Był taki gościu, no ten mnie nie lubi. Fajnie by się go było pozbyć, no ale to facet, który mnie nie lubi, to chyba głupio jest go obstawiać na taką, na takie miejsce, chociaż zacznie mnie lubić z tego, co widzę. Kiedy go tak obstawię, to zacznie mnie rzeczywiście lubić. Zmiana zadowolenia ze stanowiska, no. Zacznie mnie chłop lubić. Gdybym go tutaj obstawił, co ja z tego będę miał? Minus do kosztu rekrutacji, brak ambicji objęcia wyższego urzędu. Wojna domowa, postać co zasiada w twojej radzie frakcji, niespecjalnie. Dochód z przemysłu też nie do końca w mojej sytuacji jest to tak bardzo dobre, co by to dało. Administrator, dochód ze wszystkich źródeł plus 15, to już wygląda nieco lepiej, zobaczcie. Czyli tak, miałbym limit posiadanych armii plus 1, plus 15% do dochodu ze wszystkich źródeł administrowania komanderia. Minus 1 do kosztu budowy, minus 25% do utrzymania budynków, plus 2000 do wzrostu populacji, plus 10% do korupcji. No ta korupcja to akurat mi się niespecjalnie podoba, ale jest również minus 30% do korupcji w administrowanej komanderii. Czy by go tutaj obstawić? No dobra, spróbujmy. Może to jest zła decyzja. Jeszcze zobaczę, jakby się zmieniły moje finanse. Teraz wychodzę na minus 1034. Jak go tutaj obstawię, to jak to będzie wyglądało? Ciekaw jestem bardzo. Zobaczmy. A i mogę wybrać sobie miasto, tak? No dobra, spróbujmy na przykład tutaj. Zatwierdź. No i widzicie, zacząłem wychodzić jeszcze mocniej na minus. To jest to, o czym kiedyś mówiłem, że obstawianie tym podobnych stanowisk bardziej dociąża waszą gospodarkę. I to się teraz potwierdziło. Dobrze, ja go straciłem jako generała, tak? Nie? Ja myślałem, że to był ten chłop. To był ten chłop, tylko że to, że zasiada w radzie, najwyraźniej nie zanegowało tego, że jeszcze mam go w armii. Ha! Myślałem, że to jedno wykluczy drugie. Dobrze, z pewnością chciałbym rozwiązać tą jednostkę. Ja jej nie potrzebuję. A też obciąża mi gospodarkę. W przyszłości jeszcze rozwiążę tamte. Czy jestem jeszcze w stanie cokolwiek zrobić? Z pewnością tak, ale myślę, że możemy już kliknąć ze spokojnym sumieniem kolejną turę. Bardzo mnie niepokoi to, gdzie Yuan Tan ze swoimi armiami zmierza. Niewykluczone, że zmierza na Yuan Xu, na mojego sprzymierzeńca. Zaproś do koalicji. Minus 60. A czemuż to czemuż? Dong Suo. Dong Suo i tak mam w dupie, więc Yuan Xu. Mogę Yuan Xu zaprosić do koalicji? To oni nie byli w koalicji? Mi się wydawało, że to oni głównie tą koalicję założyli. No to jestem bardzo mocno nie na czasie z tego, co widzę. Aha, nie, przepraszam, Yuan Shu chce zaprosić do koalicji Dong Suo. Mogę zaprosić do koalicji Dong Suo. Nie chcę tego robić. Czy oni się zaczną ze sobą bić? Tak.
była potężna walna bitwa pomiędzy tymi narodami i... obustronne umowy... Kto to chce? Murong Ninpeng. Teraz byście chcieli pokój, tak? Czyli jak jesteście mocni, to wchodzicie, palicie, rabujecie, plądrujecie, a jak jesteście słabi, to prosimy o pokój, tak? Nie. Absolutnie, odrzuć to natychmiast. Teoretycznie też nie głupio by było taki pokój podpisać, żeby się skupić tylko na tych sąsiadach, ale mimo wszystko ja tego nie zrobię. Jestem teraz, mam ich po prostu w szachu, więc to by było głupie. Odrzucam natychmiast. Zapamiętacie tą zniewagę, mówicie? Oj, pamiętajcie ją długo, mam nadzieję, że ją zapamiętacie. Trzymam was za słowo. Liu Bei wypowiada wojnę Sun Tse. Sun Tse bardzo niebezpiecznie się rozrasta. Nie podoba mi się ten naród ani trochę. Naprawdę, jak kiedyś pomiędzy naszymi narodami wybuchnie wojna, to ziemia zadrży w posadach, bo to są takie giganty. Troszeczkę odbudowuję zasoby żywieniowe mojego narodu. Zobaczcie, już tutaj troszeczkę tych zapasów się pojawia w moich prowincjach. To mnie bardzo mocno cieszy. Natomiast mam znowu potężną nadwyżkę jedzenia, dlatego że z kimś mi już umowa tego typu przeminęła, więc zobaczmy z kim. Sun Tse jeszcze nie, ale z tymi północnymi lebiegami mi przeminęła, więc teraz z nimi podpiszemy. Jak wy stoicie z żywnością? Nieźle stoicie z żywnością, więc pewnie nie wytarguję u was dobrych stawek, ale spróbujmy cokolwiek wam tutaj zaoferować. No właśnie, niewiele dajecie w zamian. Z tego co widzę, zażądaj zapłaty, zaraz zobaczymy. Mógłbym wam dać tak z 9 i ile wy byście dali w zamian? Bo jeżeli jakieś psie grosze, to też mi się nie opłaca tego podpisywać. No, niestety są to psie grosze. Niestety są to psie grosze. No za 9 żywności i taka stawka, to się po prostu nie opłaca. Ja poczekam jeszcze tą jedną turę, aż wygaśnie mi umowa z Sun Tse. Jestem święcie przekonany, że oni po prostu dadzą mi bardziej komfortowe warunki i tym podobnego porozumienia. Naprawdę jestem o tym święcie przekonany. Teraz tak, no co, no to armię wysyłam na ten słynny Murong Ninpeng. Jak najbardziej. Idziemy, panowie, idziemy, nie ma co się bać. No niestety nie dojdziecie, bardzo mi przykro z tego powodu. Fajnie by było, jakbyście mogli dojść. Ale, wiecie, nie rozumiem tego, no pokazuje mi, że jeszcze mają możliwość ruchu. Teoretycznie pokazuje, że jeszcze mogą się ruszyć. Zobaczcie, przy stopce jest punkt akcji, ale nie mogą się ruszyć, no. No to mogą czy nie mogą, no. Niech minie tej gry. No ale dobra. Czyli tak to wygląda. Ty i panami też bym mógł się tam przeflankować. Jak wygląda ten region? Lubią mnie. No to skoro mnie lubią, to... Tego pana nie byłoby głupio rozwiązać. Bo ja go nie potrzebuję, ale to chyba się nie uda. Da się? Odwołaj wybraną świtę? Dałoby się coś takiego zrobić. Zatwierdź? Tak, dałoby się. Tylko czy on mnie teraz przez to nie znielubił? Chyba nie. Tam mi się wydaje, że chyba nie. Dobra, a tych panów... Tamtego na razie zostawię w stolicy. Niech w stolicy będą armie, jako takie, no jakiekolwiek. Natomiast wy byście ruszyli na południe, połączylibyście się z tymi siłami, wejdźcie w tryb marszu i idźcie na południe. Jak się połączycie z tamtymi siłami, to wspólnymi siłami ruszycie na moich sąsiadów, którzy to są, z tego co wiemy, co się okazało, psu bratami. Dobrze, będę miał kolejną reformę za 4 tury, to bardzo fajnie. I czy jestem w stanie cokolwiek więcej zrobić? Mam jakikolwiek hajs, więc teoretycznie mógłbym go wpompować jakkolwiek w gospodarkę. Ale czy jestem to w stanie zrobić w mądry sposób, to znaczy taki, że rzeczywiście by mi to przyniosło wymierne profity? Co to jest? Plus 10 do prestiżu, plus 8 do pozyskiwania żywności z rolnictwa, plus 10 do maksymalnych rezerw. Zmniejszenie kosztów znoszenia budowli wojskowych. Za 3300... Kurde, strasznie to drogie. A coś tańszego by się nie dało, bo wszystkie te budynki jakieś takie mocarnie kosztowne. Tu by się coś dało. Za ile? 2600, trochę mniej. Plus 5% do prestiżu, plus 200 do dochodu z przemysłu, plus 10 do maksymalnych rezerw, zmniejszenie kosztów wznoszenia budowli edukacyjnych i handlowych. 200 do dochodu z przemysłu. Czy ja w tym regionie mam jakikolwiek przemysł? To są narzędzia, majątki rolne, no tak niespecjalnie z tym przemysłem, no. No właśnie. No to takie jest troszeczkę nie za najlepiej wybrane, no ale już dobra, niech będzie.
W takim razie bym to rozbudował. Powiedzmy, że to rozbuduję, no. Siekło mnie finansowo, no ale jakoś się trzeba rozbijać. I co? No i w tej turze znowu nic więcej nie zrobię. Mógłbym, czekajcie, jak było, gdzie było to okienko ze szpiegami? Chętnie bym wysłał szpiega właśnie do Murong Nimpeng, żeby się przekonać, co oni tam w ogóle mają. Dosyć to drogie. To na razie nie jestem sobie w stanie na to pozwolić. Muszę poczekać, aż troszeczkę się ogarnę finansowo. Chciałbym szpiega wysłać do moich sąsiadów, żeby się przekonać, co tam się w ogóle dzieje u nich. Jak wygląda sytuacja? Taoyuan. No, może się uda tam dobrnąć. Poziom frakcji książę. No, będę tam zmierzał, rzecz jasna, więc może tę misję się uda wykonać. No, zobaczymy. Dobra. No to co, wydaje mi się... A czemu mi zniknął interfejs? Nic nie klikałem. Goddammit, coś się znowu zdupcyło, no. Nic nie kliknąłem, ludziska, interfejs mi zniknął. Super. Naprawdę ekstra. No nic, no to wydaje mi się, że będę zmuszony zresetować tytuł. Zaraz wracam. Dor, już jestem, powróciłem. Nawet nie musiałem resetować tytułu, po prostu sobie zrobiłem zapisz stan gry i wczytaj stan gry. Interfejs wrócił, nie po raz pierwszy w tym tytule mi on zniknął. Wcześniej myślałem, że po prostu coś poklikałem nieudolnie i sam spowodowałem zniknięcie interfejsu. No ale w tym momencie, no, rączki miałem tutaj, więc no, Bóg mi świadkiem, że nic nie kliknąłem. Po prostu sam z siebie jakoś tak zniknął, no. Trochę dziwne, no ale dobra. Co, w tej turze nie wydaje mi się, że mógł cokolwiek więcej zrobić, więc po prostu klikniemy znowu klawisz kolejnej tury. No i mam nadzieję, że nic fatalnego w skutkach się nie stanie. Nie podoba mi się to, że człowiek z północy, czyli Yan Tai, uderza na mojego sprzymierzeńca, czyli Yuan Shu, i wszystko wskazuje na to, że ten Yuan Shu to nie do końca sobie radzi. Jakieś armie tutaj się pojawiają. Nie bardzo mnie to bodzie, dlatego że ja wojska na południu twoje mam. Armie mogą zajmować Liu Bei spalone, prosi Zhang Ruxiu o dołączenie tereny, do ich wojny. By je zagospodarować. Na zgliszczach dziwne. Zawsze można zbudować coś. A co te większego? Narody mają do siebie? Przecież to w ogóle gdzie zupełnie gdzie indziej jest. Murong Nimpeng o dołączenie do ich wojny. Czyli Liu Bei mi wypowiedział wojnę? Bo te wszystkie narody ze mną już wojnę mają. A Liu Bei, no to tak trochę jakbym mnie chyba lubił, tam mi się zawsze wydawało. Czekaj. Liu Bei. Kochacie mnie, czy nie lubicie? O co chodzi? Nastawienie. No tak nic do mnie nie mają, raczej bym powiedział. Aha, chyba że on chciał, bo on prowadzi wojnę z Sun Tse. Oj, strasznie mnie Sun Tse niepokoi. To jest naprawdę taki gigant, tak to wyrosło. Mam bardzo dużo żywności i teraz zobaczymy, ile będę im w stanie zhandlować i za ile. Zasłużeni ludzie... No i te porozumienia. Dobrze, najważniejsza kwestia to jest dla mnie obecnie to, za ile będę w stanie zhandlować ile żywności, bo myślę, że trochę jej będzie. Tutaj 8, 8, tutaj 0, no to już rymcym, parararara. Jedziemy z koksem, panowie Sun Tse. Ile wy w ogóle żywności u siebie w kraju macie? Macie niektóre prowincje, które opiewają na sporą żywność, więc być może nie dacie mi najlepszej możliwej ceny, no ale i tak wydaje mi się, że jakąś tam ciekawą wytarguję. Czyli tak, dokonaj dostaw żywności. Ja bym... O kurde, ale beznadziejnie. Naprawdę? No widzę, że w ogóle no stawkę z dupy mi dacie. No słabo bardzo. Ojeje. Tysiąc. Liczyłem na coś więcej, ale wy teraz macie żyzne prowincje, to już nie jest to co kiedyś. Czekajcie, ewentualnie z wami, bo wy też mi jakieś tam chcieliście zaoferować. Dokonaj regularnej, dałbym wam... Powiedzmy te przysłowiowe 15. W zamian za to ile hajsu mi dacie? Zażądaj zapłaty. Może o ciupinkę więcej, no tam ci dają 1000, a to 1000 to jest po prostu barbarzyństwo. A ci jeszcze mniej, super. No to nie, to mi się po prostu nie opłacało umów handlowych w oparciu o handel żywnością podpisywać z tamtymi narodami, bo to jest dla mnie nijak nieopłacalne. No będę musiał poczekać na to, aż mi minie umowa z Liu Bei albo Yuan Shi. Ewentualnie, no, podpiszę taką umowę z południem na chwilkę z tą żywnością, ale to będzie po prostu, no, oddanie im żywności w znacznej mierze, no, troszeczkę tak za free. Dam wam 13, no i dajcie mi cokolwiek w zamian, no. Beznadzieja. Naprawdę, no to jest rozbój w biały dzień.
ale wiecie, już lepszy gołąb na dachu niż wróbel w garści, czy jakoś tak. Door, na odwrót. Jestem dobry z tymi powiedzeniami. No ale dobra, podpiszmy taką umowę. Nie do końca dla mnie skuteczną ani miłą, no ale zawsze to jakiś hajs wpłynie do portfela i zdecydowanie ruszamy na stolicę moich wrogów. Czy będę czekał z tym oblężeniem i ile to się zobaczy? Kontynuuj oblężenie póki co z pewnością. No tak. Pozostałą armię ustawimy zaraz obok, co by też wzięła udział w potężnej walnej bitwie. No i zobaczymy, co to się będzie działo, ile zyskam z tym podobnego oblężenia. Cały czas z perspektywy finansowej wychodzę na minus, no ale będę przechodził do ofensyw, więc myślę, że niebawem się to jakoś obróci na moją korzyść, no bo mam potężne wojska i te potężne wojska teoretycznie powodują, że wychodzę na minus, no ale również myślę, że spowodują, że po prostu zacznę zyskiwać na wskutek tego, że fizycznie ludziska zacznę przejmować. Tu nawet, kurde, nie za duża ta armia. Myślałem, że będzie większa. Ale dobra, może takimi wojskami uda się cokolwiek tam zrobić. Wy na razie stójcie w mojej stolicy, dobrze czynicie. Chociaż też bym wami mógł ruszyć na wroga teoretycznie, no ale... Wolę też nie przesadzać. Tym się potężnie pod upalu oberwało, ale mam jeszcze jedną ogromną armię i boję się, że Liu Bei już tego nie wytrzyma, a raczej Yuan Shi. Boję się, że tego nie wytrzyma. Dobra, czyli co? Mogę kliknąć kolejną turę? Jak najbardziej, wydajemy mnie, myślę, że mogę. Szkoda, że nie mogę z nikim umowy handlowej podpisać, no. A Liu Yao? Czekajcie, przecież jeszcze Liu Yao. Ja kompletnie zapomniałem o tym narodzie. Taki wciśnięty wróg, a przecież oni też nie mają żywności. Poczekaj. Może wy byście ze mną coś podpisali fajnego? Zapomniałem w ogóle, że tutaj jest jeszcze jeden naród wciśnięty, z którym wojny nie mam. Ja bym wam dał, zostawię sobie powiedzmy, no nie wiem ile... 5 żywności może? A wy ile byście dali w zamian za coś takiego? A widzicie, i tutaj teraz tkwi potężna kasa. Tutaj wykminiłem śledzia. Może też nie jest to najlepsze porozumienie, jakie w życiu podpisałem, ale z pewnością lepsze niż Sun Tse. Dobra, na 180 może? Będzie? Nie. 100 po prostu? Też nie. 150? Prawie, musi być 140. No, zawsze to jakiś hajs, prawda? Zawsze to jakiś hajs i lepszy niż w przypadku Sun Tse. Dobra, taki bym to podpisał, chyba żebym im sprzedał tyle. Powiedzmy, no dobra, spróbujmy. To będzie... 200 może? 200. 2200 w zamian za 8 żywności, to mi zostanie 8, 9, 10, jeszcze 5 w zanadrzu, no to myślę, że już zresztą odbudowałem swoje zapasy żywności w kraju, więc nie jest źle. Mogę tyle zhandlować jak najbardziej. Propozycja umowy. Tak jest, bardzo się cieszę. Znowu ociupinkę hajsu zyskałem, to jest super. Nawet ten hajs mógłbym spożytkować do tego, żeby tutaj dowerbować jeszcze ze dwa oddziały. Bo ta armia ogólnie jest troszeczkę upośledzona z tego powodu, że ona nie posiada konnicy. Nie wiem, czy zauważyliście tym podobną prawidłowość. Cała moja konnica to są sztaby generalskie. 1, 2, 3, 4. W ogóle ta armia jest totalnie z dupy zwerbowana. Jakoś tak nie trzyma się żadnego ładu składu. Znakomita sprawa w walce z generałami wroga, słabo radzi sobie z jednostkami. Najlepiej sprawdza się stojąc na czele piechoty z włóczniami lub glewniami. No właśnie... Teoretycznie mam tutaj sporo włóczników, to by się zgadzało, ale to jest armia upośledzona. No w przyszłości, jak ich wykończę jakąś potężną walną bitwą, to będę musiał troszeczkę zredefiniować tą południową armię, bo ona jest po prostu źle zwerbowana. Fizycznie, źle zwerbowana jest. Co ty możesz? Koguta możesz mieć. A, wiesz pan, panie koguta, nawet się nie będę targował. Chociaż masz dwa oddziały łuczników, powiedzmy, że weź to, a temu panu... Poczekaj. A, bo ty już masz. Tobie damy koguta, co? Chciałbyś koguta? Dobry. Normalnie to jest waleczny kogut.
A wy macie koguty? Mają. Ha. Każdy coś ma. O, ten nie ma, a ma czwarty poziom rozwoju. To wypadałoby, żeby coś tam miał. Bier pan, panie koguta, ale już. To jest w ogóle kuriozalne, że ja w trybie historycznym takie rzeczy robię, no ale trudno. No. Ktoś to tak wymyślił. Dobra, czy w tej turze więcej zrobię? Obawiam się, że znowu nie. Mam znowu 3900 hajsu. Teoretycznie byłbym go w stanie w cokolwiek zainwestować. No ale to tak teoretycznie. Nie bardzo opłaca mi się teraz tutaj werbować jeszcze jakąkolwiek konnicę, bo ona mi się znowu zwerbuje bez żadnych, wiecie... Nie, na razie tam nic nie będę werbował. Chciałbym... O, co to? Co to za wykrzyknik? Nie znasz tego obiektu? Co? A przecież to moje jest. Kowal, kliknij. Nie znasz tego obiektu, nie możesz go dalej rozbudowywać. Jeśli to możliwe, możesz zmienić go na coś bardziej użytecznego lub całkowicie wyburzyć. Aha! Rozumiem. No tak. Czy ja gdziekolwiek będę w stanie cokolwiek rozbudować, tak wiecie, po pieniądzach. Tutaj coś w miarę taniego jest. Co to jest? Plus 100% do dochodu z handlu. Mam tutaj jakiekolwiek zabudowania handlowe. Mam dystrybucję gospodarczych narzędzi, nawadniane gospodarstwa, warsztaty rządowe. No nie za bardzo z tym handlem. Dochód z przemysłu. Warsztaty rządowe, też dochód z przemysłu w sumie. No dobra, spróbujmy. Nie wiem, czy dobrze to rozwijam, być może głupio, no ale... Bo wydaje mi się, że dochód z przemysłu to by mi dała, nie wiem, jakaś kopalnia albo huta, a to ja nie wiem, czy w ogóle jakkolwiek... Bo to mi tylko daje plus do dochodu z przemysłu, a nie wiem, czy ja w tej prowincji mam jakikolwiek dochód z przemysłu, prawdę powiedziawszy. Ciężko powiedzieć. No nic. Dobra. Tutaj na pewno mam kopalnię, no to tutaj dochód z przemysłu jest w tej prowincji. 2600 hajsu mi zostało. No to tak powiedzmy jeszcze jest w miarę okej. Czyli co? Kolejna tura, myślę. Okazuje się, że wróg ma jeszcze potężne armie na podorędziu. Ale to jest... To jest Murong Impeng, czy coś tutaj innego przylazło po prostu? Yuan Shu, zaproś do koalicji Zhang Yan. Ale kto to w ogóle Zhang Yan jest? Gdzie to kurde jest? Zhang Yan... Aha, to są ci z północy, Zhang Yan, no rozumiem. Otrzymał od nas zaproszenie do naszej koalicji. Co mi to da? Da mi to minus do Zhang Yan. Czemu mi to da minus do Zhang Yan? Czynniki pozytywne... Siła militarna, dzielenie wspólnych wrogów, szersze wpływy dyplomatyczne, czynniki negatywne, opinie o tym pomyślę, odległość, szacunek sojuszu. No, mógłbym to zaakceptować, kolejny naród w koalicji się ogólnie przyda, no. No dobra. Obawiam się, że Yuan Shu jest w bardzo ciężkiej sytuacji i chyba zaraz upadnie, a to jest mój największy sprzymierzeniec, więc takie rzeczy mnie nie cieszą. Widzę, wróg się pojawił. Deng Ningqun. Deng Ningqun chciałby ze mną podpisać pokój. Ogólnie jestem skłonny do tego, żeby się na to zgodzić, żeby do tego przystać. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ja na tym zyskam. Chcą mi zaoferować w zamian za ten pokój 1600 hajsu, co mi się przyda. Po drugie dlatego, że poza nimi mam jeszcze dwóch innych wrogów, na których się muszę skupić. Trzeci wróg mi nie jest potrzebny, bo powiedzmy sobie szczerze, tych dwóch już potężnym dla mnie będzie nadwyrężeniem. Inna kwestia jest taka, że Deng Ningping akurat niespecjalnie mi zaszedł za skórę, bo on ze mną miał wojnę, ale on mnie nie zaatakował. Zaatakował mnie Zhang Ruxiu, więc mogę to przyjąć. Dobrze, przyjmiemy. Coś takiego, będzie między naszymi narodami pokój. Przynajmniej na razie. Co to jest? Co tutaj przylazło? Dongsu zawiera traktat pokojowy z Sun Tse. O kurde, źle się bardzo dzieje. Dong Ningping zawiera traktat pokojowy. Sun Tse bardzo się boję. Zniszczyć zaporę. Słucham, że co, że jak? Że jak, że co, że po co, że jajca się po co, no co? Nadeszły jesienne deszcze i rzeki wezbrały. Jeden z twych generałów radzi wykorzystać to na naszą korzyść, niszcząc pobliską zaporę. Powódź zaleje wioskę wroga, lecz może wedrzeć się także na nasze ziemie. Ale gdzie?
nie rób niczego, zniszczyć zapory. Peng Heng. Poczekaj, gdzie to? Uszkodzone budynki, katastrofa naturalna. Teoretycznie mógłbym sobie na to pozwolić, z uwagi na to, że... Straty tym wojskom by to zadało. Dobre pytanie, bo nie wiem, jakie to straty moim ziemiom zada, więc to jest takie, wiecie, mogę sobie na to pozwolić, bo mam nadwyżki żywności, nawet jeżeli będę miał katastrofę naturalną, ale nie wiem, w jakim zakresie to zniszczy moje ziemie. Czy zniszczyć zapory? Powiedzmy, że nie, będę dmuchał na zimne, bo nie wiem, jakie by to mogło mieć reperkusje. Co to się tu pojawiło? Co ty jesteś w ogóle? Yuan Xu. Yuan Su. Czy ja z Yuan Su mam wojnę? Co to w ogóle jest? Nie poznaję dziada. Zhang Ruxiu, Murong Ninpeng, Yan Taoyun, Cesarstwo Han, Dong Suo. Nie wiem, co to jest za chłopek roztropek, ale ja pierwszego widzę i nigdy z tym wojny nie miałem, więc mam nadzieję, no liczę na to, że mnie gościu nie zaatakuje. No dobra. Co się pojawiło tutaj? Kim wy jesteście? To jest... Liu Yao. Aha, to z nimi wojny nie mam. Bardzo obawiam się, strasznie mocno obawiam się Sun Tse. Sun Tse, które troszeczkę zmanipulowałem, wykorzystując potencjał wypływający z profitów cało, dlatego Sun Tse zaczął mnie lubić. W przyszłości będę zmierzał do tego, żeby z nimi podpisać sobie sojusz. Natomiast bardzo mnie razi to, że oni podpisali sojusz z Dong Suo, który jest moim bardzo wielkim wrogiem, więc no nie wiem, jak to będzie. Potężny to naród i się go obawiam i mam po temu powody. Dobra, drogi panie, ty byś szedł na moich przeciwników, czyli na tych panów. Macie przewagę liczebną, myślę, że powinniście dać radę z ich armią, tak mi się wydaje. Więc wejdźcie w normalny tryb, no i zmierzajcie w ich kierunku. Nie jestem bezbronny na południu i to mnie cieszy. Dobrze, wypadałoby zaatakować stolicę Murong Ninpeng, czyli Pencheng. Natomiast czy w tej turze, czy na tym materiale zdecydowanie nie, dlatego że nagrywam 37 minut. Zobaczę tylko jeszcze kilka rzeczy. No dzisiaj był taki spokojniejszy odcinek po tych ostatnich bataliach i bezustannych wojnach. No taka namiastka pokoju, można powiedzieć. Po prostu moje armie musiały dobnąć do wroga. Na kolejnym materiale prawdopodobnie będziemy świadkami walnej bitwy na południu. Na pewno będziemy świadkami walnej bitwy na północy, więc będzie się działo. Czy bitwę na północy rozegram automatycznie, czy sam nad tym się jeszcze zastanowię. Natomiast z pewnością bitwa będzie. Dobra, mam nadwyżkę żywności. Cały czas wychodzę na minus z hajsem. To mnie troszeczkę niepokoi, ale mam wielkie armie i to jest tym spowodowane. Tutaj mam przez 9 tur, tutaj przez 9 tur, 7-7. Niepokoi mnie też Yuan Tan. Gościu... no jest potężny i mnie nienawidzi, więc tak trochę słabe jest. Dobra, za ile będę miał kolejną reformę? Za 2 tury, to niebawem można rzec. Co się jeszcze dzieje na świecie? Zdobyto ekwipunek. Element ekwipunku. Element ekwipunku, gliniany wojownik. Zobaczmy, komu to mogę przydzielić. Ci na południu chyba nie mają. No właśnie. Co by ci to dało, chłopie? Autorytet, zadowolenie. No jasne, no jak masz nie mieć nic, no to coś jest lepsze od niczego. Wychodzę z takiego założenia. Na południu może się ta bitwa skończyć troszeczkę nie po mojej myśli, dlatego że mam słabych generałów, a wojska też nie są odbudowane na maksa. No ale zobaczymy, czas pokaże po prostu fizycznie. Ewentualnie mógłbym tego pana jeszcze wziąć ze stolicy, bo po co on ma tutaj siedzieć bezczynnie? Ruszyć nim też na Murong Ninpeng, uderzyć, no tak, pełnią sił, można powiedzieć. Wiecie co, że wstępnie bym to zrobił, ale czy w tym momencie mi się nie zbuntuje miasto? Nie, miasto mnie już lubi. No to jak miasto mnie lubi, to panie, idź pan na tego wroga i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, na tym materiale to będzie tyle. To w ogóle stolica moja obecna. Muszę na nich troszeczkę więcej uwagi tutaj nakierować. W przyszłości będę tutaj musiał zwerbować jakąś armię, żeby mi się nie zbuntował ten region, bo na razie to mnie nie lubi. Zobaczmy zresztą, jak to wygląda. Własność, nastawienie. No, fajnie, że Sun Tse mnie polubił. Status, bogactwo, populacja,
porządek publiczny, no właśnie, ten region nie za bardzo, no i żywność. Południowe regiony mi nie domagają z żywnością, ale zapasy mają odbudowane, więc mnie to nie martwi. Dobra, na razie ode mnie to tyle, mam nadzieję, że odcinek jakkolwiek wam się podobał, pomimo tego faktu, że był ociupinkę spokojniejszy. Kolejny odcinek będzie sygnowany potężnymi bataliami, no i myślę, że już będzie się działo. No a póki co się tutaj z wami pożegnam. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o tych przysłowiowych łapkach, to jest ważne dla rozwoju kanału. No a jeżeli chcecie wspierać kanał, chcecie, żebym zakupywał nowe tytuły growe, które potem na tym kanale się pojawią, rzecz jasna, link do Patronite w opisie. Hej ludziska, cześć!